Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Drakonager, a oto przed wami trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Transistor. W poprzednim epizodzie dowiedzieliśmy się, co się stanie, jeśli nasze zdrowie spadnie do zera. I będziemy tego oczywiście unikać, bo jednak chcę mieć pakiet zdolności bojowych. Jak najbardziej. Okej, przejście. Prób dostępu 16 777 219? Aż tyle? Wow, sporo. No dobra, idziemy. A to jeśli się zatrzymam teraz? Powiesz coś jeszcze? Chyba nie. A propos jeszcze a propos walki. Szczerze mówiąc, oczekiwałem, że będzie taka mieszanka trybu turn i tej walki w czasie rzeczywistym, ale no nie, to tak nie wygląda. Znaczy, można walczyć w czasie rzeczywistym, ale jednak... Nie, mi to jakoś nie wychodzi, ciągle obrywam. No, to się la gołębie. Zatoka Goldwalk. Zdatna do picia? Nie. To jest raczej coś opcjonalnego. Tak, strzałka pokazuje w tę stronę, no dobra. No, zobaczmy, co tutaj będzie. To ciekawe. Red straciła głos, ale wydała odgłos. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem szczerze, jak to działa. Czy to błąd, czy to jednak coś sensownego, ciężko mi powiedzieć. Okej. Niby takie drobiazgi, ale miło się tego słucha. Co do czorta? Co to jest? Proces, tyle wiadomo. Ale co to robi? Chciałbym wiedzieć. Dobra, schowajmy się. Jakieś informacje. Cokolwiek. To chyba zapewnia... odporność? Może nawet niewrażliwość na obrażenia? To więc przydałoby się to zniszczyć w pierwszej kolejności. Te pakiety to są chyba bomby ogólnie. Przecież mam coś takiego mniej więcej. Właśnie load to się nazywa. Jakże adekwatna nazwa obrońca. No proszę bardzo, już mamy nazwę. Pakiety stworzone z użyciem funkcji load wybuchają po trafieniu, a te zwykłe pakiety nie? To ciekawe. Nie wiem, jakbym tu spróbował właśnie tak rozwalić, żeby tylko jeszcze nie oberwał przy okazji. No i mnie pełzak zauważył, no cudownie. Tego mi było trzeba. Dobra, spróbujemy. I właśnie jak widać, to działa. Przy okazji moglibyśmy... Kurczę, pełzaka jeszcze w to wplątać. Oj, to jest kurde plan! Podoba mi się on. Zjeżdżaj ode mnie. Łoż, ty. Nie za dużo was tu? Trochę? Jeszcze go dobić. O! To jest to. Do dupy! Nie oberwał praktycznie, no. Jeśli życie wyczerpie się podczas odnawiania trybu turn, funkcja ulegnie przeciążeniu. Okej, dobrze wiedzieć. Takie wskazówki zawsze się przydadzą. Dobra. I tak będę tutaj bombami. Spróbuję ich rozwalić właśnie w ten sposób. Tylko pakiet trzeba jednak aktywować, a to chyba jednak... Ale patrzcie, teraz są trzy sztuki, to jest... Myślę, całkiem spoko. Wszystko ładnie, pięknie, tylko to idzie w tę stronę. Jakbym spróbował o... teraz tak to działa. Ile tu jest, kurde, opcji w walce. To jest cudowne. To jest po prostu przewspaniałe. Poza zasięgiem. To jest w sumie norma.
Dobra, tego wykończymy. Mam nadzieję, pomimo różnych statystyk, które się pojawiają, to i tak czasami coś nie wypali, coś nie pyknie. Z tego czy innego powodu. Tutaj, ja nie mogę się w ogóle bronić, nie licząc ucieczki oczywiście, ale... Znaczy... Dobra, jest ten Joust. To zawsze coś. Nie wiadomo też... Po prostu zwykła ucieczka, taka standardowa. Niech cię szlak, obrońco. Rozwalić to badziewie. O, tak. Szlak, szlak, szlak. Łez. Było zbyt blisko. Serio musieli umieścić te pakiety akurat przy osłonach? To mi nie pomaga ogólnie. Więc może jednak najpierw ucieknę? Chociaż, czy to mi pomoże? I tak mnie dogonią. Ten kurde guzik z tego. Chociaż ten by wybuchnął. Tyle dobrego. Dobra, niech trochę oberwą i się wycofamy. Nie, nie chciałem podchodzić, chciałem informację na temat przeciwnika poznać. Dobra, powinno dać radę. Może jeszcze przeżyjemy. Może komórkę muszę zebrać? Muszę, abym zdążył. Dobra, co prawda jeszcze są 4 sekundy, ale... Nie warto kusić losu. Najgorszy. My zostaliśmy. Jeden przeciwnik. Czyż nie? Najgorsze jest to, że zdrowie się tutaj nie odnawia w trakcie walki. Nie może być za łatwo. No chyba, że ewentualnie dostaniemy później jakąś zdolność, ale tego... Prawdę powiedziawszy, nie wiem. Dobra, może jeszcze uda mi się go odpowiednio poturbować. Dobra. No właśnie, życie jest przywracane po zakończeniu każdego spotkania. Życie w znaczeniu zdrowie. Nie egzystencja. A się kamera kurde ustawiła teraz? Nieprzychylnie. Okej. System walki jest naprawdę spoko, tylko... jest dość wymagający. Albo to ja nie umiem grać, ciężko mi powiedzieć. Aaa, to jest ustawione po to, żebyśmy nie mogli tutaj przejść. Czemu to też nie zadziała? Aaa, proszę? I baraszunk! Taka miła niespodzianka. Proszę bardzo. Plakaty z naszą główną bohaterką. Aleja Amfiteatru. Popularne kluby muzyczne. Jeden, no dobrze. Punkt dostępu, czyli nasz taki zapis. Też miejsce, w którym możemy... dostosowywać zdolności. Tak poza tym nic tutaj nie ma z tego, co widzę. Trochę szkoda w sumie. Ciekawe, że strzałki pokazują tutaj, jakby dał się tutaj wejść, ale to niemożliwe. Przemieszczamy się tylko po podłożu. Nie możemy włazić sobie na dachy jak, nie wiem, jakiś asasyn. Zaktualizowane pliki funkcji 2. O, zobaczmy. Co się zaktualizowało? To mnie zastanawia. O, tutaj przeanalizuj nowe. Tego nie było wcześniej. Osobiste zapiski dowodzą, iż panna Plat interesowała się pewnymi plotkami i legendami miejskimi dotyczącymi niezwykłego zjawiska, które zaobserwowano w północno-zachodniej części miasta. Badała także powiązania pomiędzy tą sprawą, a zniknięciami na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Z nieznanych przyczyn nie chciała angażować w działania władz. Do podjęcia tej decyzji mógł skłonić się dostęp do uprzywilejowanych informacji OVC. Zgodnie z innymi zapiskami, w sekrecie kontaktowała się z osobami, które twierdziły, że mają wiedzę o okolicznościach zniknięcia jej przyjaciela.
Umówiła się z nimi na spotkanie pewnej nocy przy jednym z nieoznaczonych portów w pobliżu Zatoki Goldwalk. Chyba nie było zbyt bezpieczne, prawda? Klik zaszyfrowany. Niewystarczająco uprawnienia dostępu, ale jesteśmy coraz bliżej, więc zawsze coś. Dobra. No i tutaj jeszcze. Wave Tenegen. Pan Wave Tenegen zamienił ciche życie pastora sanktuarium na popularność jednego z największych alternatywnych prezenterów Cloudbank, jaką zdobył dzięki połączeniu dobrych manier i przenikliwej analizy społeczeństwa. Pokonując barierę pokoleniową między starą gwardią a nową, pan Tenegen zaoferował wiarygodne spojrzenie na wiele czynników mających wpływ na rozwój miasta. Jednak podczas jednego ze spotkań ze swoimi słuchaczami poznał grupę osób, która na zawsze zmieni jego życie. Zainstaluj tę funkcję w gnieździe uaktualnienia, aby dowiedzieć się więcej. Taki kurde baje. No dobra. Świadomość, debatowanie. Wielkie pomysły. Właśnie dlatego. Kurde, taki bajer, nie? No to jednak myślę, warto sobie pokombinować z tymi aktualizacjami. Tylko, że to mi trochę zaburzy tutaj równowagę tego systemu. Czekajcie, czekajcie. No dobra, to będę musiał tutaj. Czekajcie, jak to się zmieniało teraz? Czy teraz nie pomylił? O matko, ja się w tym trochę gubię ogólnie. Uaktualnienia to nie. Czy możemy pozbyć się wszystkiego? No dobra, teraz się udało. Więc tak, żebym teraz nie pomylił. Dobra, zaczniemy sobie od Red. W sumie bardzo chętnie dowiem się czegoś na temat naszej bohaterki. Serio, ja się w tym gubię. Czekaj, wybierz funkcję, to przypisanie. To nie. No bo usunęliśmy zainstalowane. No fajnie, tylko niewiele mi to dało w sumie. A, dobra, tutaj. Można się w tym pogubić. Jeszcze aktualizacja pójdzie. O, i w ten sposób. Nie wiem, jakoś nadal tego nie potrafię ogarnąć z jakiegoś powodu. Powinno być coś nowego. No jest w gnieździe uaktualnienia. I co? I nic. Czy tu chodzi o to, żeby zainstalować? Nie, no przecież chyba jest to jasne. Zainstaluj tę funkcję w gnieździe uaktualnienia, a nie zainstaluj funkcję w gnieździe uaktualnienia tej funkcji szczęśliwego. No ale można. Niewykluczone, że był jakiś błąd w przekładzie, także podejdźmy do tego z pewną rezerwą. Nie wiem, przykładowo wybierz funkcję, proszę bardzo, jako uaktualnienie. Dobra, nie wiem szczerze, te symbole mnie zastanawiają. Ale nic mi one nie mówią zbytnio. Dobra, nie wiem. Może to sprawdzę poza nagraniem, może ktoś z was wie, jak to działa. Bo ja szczerze mówiąc nie ogarniam tego zbytnio. A jednak chciałbym się czegoś dowiedzieć. Serio, chciałbym. No ale nie jest mi to dane z jakiegoś tam powodu. No cóż. Trudno. Dobra, może zabawimy się teraz nieco inaczej w sumie przy okazji. I niech będzie
Spark dajmy do Breach albo Crash. No niech będzie. Przy okazji jeszcze Bounce. Najczęściej korzystam z tych dwóch ataków, więc myślę, że warto tutaj. Chyba, że coś nowego pojawi się dopiero później? Pojęcia nie mam szczerze. Dobra. No to do Alei Amfiteatru. Zatem. Uwielbiam te komentarze. Są takie pocieszne. I ten głos narratora z Bastionu. Poezja. Czy on nie powiedział here we are, czyli po prostu dotarliśmy, dosłownie mówiąc, jesteśmy tutaj? Czy to ten przekład ma jakieś takie dziwne mankamenty ogólnie, moim zdaniem. Niby jest takie rozdroże, taka droga w prawo, ale jej nie ma. Droga Schrödingera, co by tu dużo mówić. Możemy wyjść? Nie. Raczej nie. No nic. Zauważyłem. W sumie jak praktycznie każde miejsce. Nic od oczywiście naszych adwersarzy. Jakie wielkie miejsce, doskonałe na walkę z bossem, co nie? Kolejna osoba. Cierpliwy. Tylko jak to się czyta? Precht? Preszt? Q. No właśnie, kolejna martwa osoba. Oho. No chyba przewidziałem, co zaraz nastąpi. Fajna dama. Chyba damulka zasrana. Podwójna siła ognia. No, zajebiście. Po prostu. Gdzie to wyląduje? Bo teraz nie widzę. Dobra, teraz jest cacy. Pozbyć się chwastów i obrońcy w pierwszej kolejności. Inaczej po prostu nie damy rady. Przełączę się na crash. Przepraszam, że tak kaszlę. Ano cholera! Dobra, pakiet można rozwalić. Troszkę szkoda, że nie objęło tego tutaj. Ale dwóch przeciwników to i tak całkiem spoko. Moim zdaniem. Ej, co to miało być? Przecież to miało rozwalić obrońcę. Na niego poharatać. Co jaja ze mnie robicie teraz, prawda? Kombinacja plus trzech uderzeń? Ale że jak... O matko. Te komunikaty nie będą powtarzane. Też warto mieć to na uwadze. Czekajcie, no bo tutaj jest takie coś. Wziąłem Crash i Bridge. Z takimi bonusami, jak gdyby. Może o to chodzi? Pewnie tak. O kurde, ale... Arena, bym powiedział? Taki boss, mini boss, ciężko mi powiedzieć konkretnie. Wow! A, bo to go odpycha, kurde.
Gdzie to widmo? Funkcja Breach jest skuteczna przeciw celom znajdującym się w dużej odległości. Dobra, chwast. Kolejny i obrońca. No i to tyle. Nie no, ta walka jest mega efektowna. Dobra, nie jest źle. Młoda dama 2.0, silniejsza i szybsza niż poprzednie wersje. No po czym wnioskujesz, Sherlocku? Jakbym kurwa nie wiedział. Nie no, to jest oczywiste, że nowsza wersja jest mocniejsza. Fajnie to się tak rozdziela ten atak. Zdecydowanie? Całkiem dobre. Zdecydowanie całkiem niezłe. Dawaj ich? To nie brzmi dobrze. To nie powinno być w stylu... Nie wiem... Dajesz na nich już prędzej? Albo... Nie wiem... Nawalaj ich? Coś takiego? Dobra, nie jestem ekspertem, więc... Nie wiem... Ty mi się nie podobasz. Ty mi się bardzo nie podobasz, mój drogi. Pracujmy się od chwastu, chwasta, ciężko mi powiedzieć, bo to jest coś żwego w miarę. Funkcji żoł można użyć, aby przenieść się za cel w bezpieczne miejsce. Jak najbardziej. Całkiem spoko do unikania ataków. Nie, no cudownie to wychodzi teraz. Warto właśnie tak łączyć te nasze zdolności z tymi aktualizacjami. Robi swoje. Aj kurde! Niestety nie wyszło troszkę. Co ja spróbuję? O, może teraz? Spróbujmy. To nadal nie to. To może... bardziej z tej strony? Spróbujmy. Nie no, kurde. Zobaczcie, że mi to tak... O! O to mi chodziło! Zdecydowanie o to mi chodziło. Pełna energii, a jakże? Ja się wręcz palę, żeby komuś przywalić. Uszkodzone procesy będą szukać chwastów, gdy ich poziom życia jest niski. Komórka, komórka! Daj mnie to! Dobra, kosimy chwasty. Chyba tego już możemy... Nie, nie możemy. Chciałem zrobić to w tym trybie aktywnym. A teraz wyszło, całkiem spoko. Młode damy po wyeliminowaniu tworzą defekty. Aha, czyli to nie będzie jeszcze koniec? Co to to? To nie. No i widzicie, niby miało zabić, a nie zabiło. Dobra. Noż! W dupę! Funkcja crash unieruchamia na krótko większość celów. Wreszcie!
Zajebiście. Defekt 2.0, a ja mam tyle zdrowia. Ja pizgam, lepiej być nie może. Dobra. Możemy jeszcze wyeliminować sporą część z nich. To diabła z tym. Przecież może po prostu to dlatego, że ja nie uważam na te osłony. Defekt 2.0 porusza się i strzela znacznie szybciej. Warto to czytać, naprawdę warto. Poza zasięgiem, tak jak myślałem. Maksymalny efekt można uzyskać, umieszczając za celem z pomocą funkcji Bridge. To zdanie jakoś jest dziwne. Ale co umieszczając? Ja nie rozumiem. Co autor, czy też tłumacz miał na myśli, gdy to ogarniał? Uff. Rany. Cóż to była za batalia. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj na tak na szybko. Tutaj przejścia nie ma, raczej go nie odblokujemy. Nie no, ale kurde. Podoba mi się to rozdzielenie na trzy. Daje czadu. Materiały promocyjne. Wrażenia. 38 752. Czyli innymi słowy poważnie podchodziła do swojej profesji. Okej, kasa biletowa. O, czy tutaj nie było jakiegoś przejścia? Ano jest. Pytanie właśnie, którędy mamy się kierować. Dobra, punkt dostępu. Niczego nowego nie mamy. Okej. Okay. Co ja sobie przeanalizuję funkcje. Szczegóły. Sprawia, że większość funkcji ogłusza i zakłóca cele. Wiecie co, może ja to przełożę gdzie indziej. Chociaż w sumie i tak, z tej bomby to i tak zbytnio nie korzystam, to może jednak nie. Wiecie co, to jednak było lepsze, bo nie chcę mi się bawić w to całe aktywowanie, no detonację. Ale kurde, z drugiej strony pozbędę się wtedy tego. Ale z drugiej, trzeciej, którejś tam strony możemy włożyć sobie to jako aktualizację. Brzmi kusząco. To brzmi naprawdę kusząco. No może być ciekawie w sumie. Dobra. Wybierz funkcję. Tak, wiem. Gniazda zapełnione. Nie tutaj. Co tutaj? Penetracja celu usunięta. Wrażenie maksymalne 10%. Zasięg wybuchu 200%. Teraz, jakie mam to rozumieć? To jest bonus do tego? No raczej tak. Raczej tak to powinno z tym być. Czasami ciężko jest się połapać, o co w tym wszystkim chodzi. Przynajmniej ja tak uważam. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Dobra, wyjdzie w praniu. Tak w sumie. Dobra, zanim zakończymy ten odcinek, to może jeszcze coś tu byśmy sprawdzili. Kasa biletowa. To wygląda coś pobocznego. Taki budynek. Zaplanowane imprezy 48. No i proszę, mamy terminal.
Dostępne miejsce parkingowe 96%. Przedstawionych faktów 4. Tak poza tym no, mamy te grzybki. Takie trochę pieczarki w sumie. Hey, you made headlines. O, jesteśmy słabni. Incydent w klubie Empty Set. Najnowsze. Popularny klub na świeżym powietrzu w dzielnicy Goldwalk został ewakuowany. Autor Amelia Gerber. Zastępca redaktora. Cały artykuł poproszę. Co to jest kamerata? To mnie zastanawia. Około godziny 1:17 w nocy, po zakończeniu wszystkich zaplanowanych występów na żywo, OVC otrzymało kilka niezależnych zgłoszeń dotyczących podejrzanych zdarzeń na terenie znanego pawilonu koncertowego. Władze wciąż analizują raporty, w których mowa o przynajmniej dwóch osobach za nami krytycznymi. Jedną z nich może być Red, gwiazda wieczoru, więc informacje już wkrótce. No, skomentujmy to. To jest ciekawe właśnie, że Red tak jakby w trakcie zmienia to, co chce napisać. To jest takie na swój sposób realistyczne. Póki co jeszcze żyją, bez obaw. No. Wszystko zgodnie z prawdą. Taka ciekawostka. Okej, ja się wrócę do punktu dostępu, żeby jeszcze raz zapisać. I w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Czy mogę coś powiedzieć nowego? W sumie chyba nie. Już i tak kilka razy powtarzałem o tym, że tryb ten jest niezbędny, że walka ma takie różne opcje, możliwości, różne takie połączenia. Ale ogólnie jest satysfakcjonująca, a różna eksploracja na różne sposoby, właśnie zaglądanie w różne zakamarki jest bardzo przyjemna. No i do tego oczywiście oprawa bardzo przyjemna. Jest klimatycznie. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.